dzisiaj rano mieliśmy dwie kwalifikacje. Warunki bardzo sprzyjały, ponieważ było nieco chłodnie, natomiast asfalt utrzymywał cały czas wysoką temperaturę. Mieliśmy nadzieję jeszcze poprawić ten czas. Jechałem drugi raz. Niestety najechałem przednim kołem na białą linię. U nas na torze w Poznaniu niestety jest pomalowana farbą kauczukową, która jest bardziej śliska. Niżej jakakolwiek inna, dlatego też motocykl poszedł w kozły, ja zaraz za nim. Na całe nieszczęście dla mnie motocykl na koniec spadł mi na bar. Dlatego też jest dosyć mocno stłuczony. Kiedy adrenalina jeszcze działała od początku wyścigu, dzisiaj było wszystko w porządku, otrzymywałem cały czas tempo kwalifikacyjne. Natomiast druga połowa wyścigu, park dawał już o sobie znać, miałem problem z dohamowywaniem do zakrętu. Także utrzymując odpowiednią przewagę, starałem się dojechać nawet. Właśnie udaję się do lekarza, gdzie zbada mi dokładnie rękę, pomoże na pewno w jakiś sposób może nie wyleczyć, ale usprawnić ją do jutrzejszego dnia. Plan na jutrzejszy dzień, tak jak na dzisiaj, jak na każdy dzień. Wygrywać. Dalej! Dalej!